Szanowni Państwo, kontynuujemy starosądeckie obchody Narodowego Święta 101. rocznicę odzyskania niepodległości państwa polskiego. W dniu 8 listopada w Centrum Kultury odbył się już przegląd pieśni patriotycznych. Również w tym dniu odbył się bieg niepodległościowy o Puchar Burmistrza i turniej strzelecki w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania. W tej części uroczystości, która tradycyjnie odbywa się na nowym cmentarzu, najpierw zostanie odegrana pieśń patriotyczna Rota. Następnie ksiądz proboszcz Marek Tabor poprowadzi modlitwę za poległych w obronie ojczyzny. Później przedstawiciel Karpackiego Oddziału Straży Granicznej odczyta apel poległych. Z okolicznościowym przemówieniem wystąpi pan burmistrz Jacek Lelek i na zakończenie delegacje władz samorządowych, organizacji i związków kombatanckich, przedstawicieli szkół oraz organizacji działających na terenie Starego Sącza złożą kwiaty pod pomnikiem pamięci narodowej, które znajdują się na starosądeckim cmentarzu. Kwiaty będziemy składać w ustalonej kolejności. Orkiestrę proszę o odegranie roty. Proszę księdza proboszcza Marka Tabora o poprowadzenie modlitwy za poległych w obronie ojczyzny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Dobry Jezu, a nasz Panie, dobry Jezu, a nasz Panie, dobry Jezu, a nasz Panie, odpoczywają w pokoju wiecznym. Proszę o odczytanie apelu poległych chorążego sztabowego Straży Granicznej Łukasza Pawlikowskiego. Apel poległych. W 101. rocznicę odzyskania niepodległości stajemy do apelu na starosądeckim cmentarzu, złączeni myślą serdeczną o znanych i nieznanych żołnierzach, partyzantach, naszych kolegach, obrońcach ojczyzny, którzy swym czynem, ofiarą swojego życia i krwi, nieugiętą wolą walki, dali świadectwo umiłowania ojczyzny i wolności. Wzywam was do apelu, synowie starosądeckiej ziemi, legioniści 2. Brygady Legionów Józefa Piłsudskiego, którzy polegliście w walce o wolną ojczyznę. Wzywam na apel wszystkich żołnierzy 1. Pułku Strzelców Podhalańskich, poległych i zmarłych w wyniku ran w latach 1919-1920 podczas walk o słuszną sprawę. Wzywam was do apelu! Polegli na polu chwały! Wzywam was, bohaterowie II wojny światowej,
z niezliczonych pól bitewnych, z bezkresnych oceanów śmierci, obozów koncentracyjnych, rozsianych po całej Europie. Z miejsc, gdzie nie było nadziei, z cel tortur, z więziennych kazamat, spod ścian śmierci, z miejsc, gdzie staliście przed plutonami egzekucyjnymi, gdzie w barbarzyński sposób strzelano wam kulą w kark. Ze wszystkich miejsc uświęconych waszą krwią, przelaną za naszą sprawę, za wolność i niepodległość naszej ojczyzny. Wzywam was, synowie i córki starosądeckiej ziemi. Wzywam was do apelu. Polegli na polu chwały. Ze Starego Sącza dotarliście pod mury bohaterskiej Warszawy, Gorlic, Woroszczyc, Przemyśla, na pola Normandii, pod Anconę, Montefano, piramidę Egiptu, pod Kiwerce, pod Nadolną i Tomaszów Lubelski. Poszliście też jako marynarze Orła, Mewy, Gromu. Szliście utartym szlakiem żołnierza Tułacza. Szliście do wolnej Polski. Służąc w różnych mundurach, nie dane wam było zobaczyć kraju, w którym zaznaliście tyle radości, miłości i szczęścia dnia codziennego. Nie wróciliście z tej żołnierskiej tułaczki. Wzywam was, oficerowie, podoficerowie, żołnierze i marynarze. Wzywam was na wspólny apel poległych starosądeckiej ziemi. Wzywam was do apelu. Polegli na polu chwały. Wzywam was, żołnierze podziemia, partyzanci i dywersanci, którzyście zbrodni faszyzmu powiedzieli nie. Wyszliście z rodzinnych domów, pożegnaliście matki, żony, dzieci i poszliście, by walczyć ze znienawidzonym wrogiem. Walczyliście i ginęliście po bohatersku, dzielni, cisi, leśni żołnierze, z lasów beskidzkich, szumiących jak dawniej koronami drzew, z oddziałów partyzanckich, różnych ugrupowań, dla których jedynym celem była wolna Polska. Wzywam was na apel, na cichy starosądecki cmentarz. Wzywam was do apelu. Wzywam na apel wszystkich poległych żołnierzy, regularnych oddziałów wojskowych z lat 1939-1945. Wzywam zamordowanych w obozach zagłady Katynia, Miednoje, Charkowa. Wzywam na apel wszystkich obywateli Starego Sącza, narodowości żydowskiej, zamordowanych bestialsko w Lasku nad Popradem, w więzieniach i obozach zagłady. Wzywam wszystkich, którzy stracili życie za Polskę, patriotów Starego Sącza i Barcic, Przysietnicy i Woli Kroguleckiej, Popowic, Myśca i Łazów Biegonickich, Mostek, Gołkowic, Moszczenicy, Skrudziny i Gabonia. Wzywam was do apelu. Wzywam was też wszystkich, co utrudzeni przeżyciami ciężkiej walki na różnych frontach, w obozach, w więzieniach, partyzantce, tłuczeni kijami w drodze, przy robocie i na placach apelowych, męczennicy obozów koncentracyjnych, karnych i pracy przymusowej, niewolnicy koncernów, maltretowani, nieuleczalnie chorzy. Wzywam was do apelu. Polegli na polu chwały. Niech zawsze w naszej pamięci pozostaną imiona i dzieła tych, co w walce o słuszną, sprawiedliwą niepodległość Polski oddali życie swoje po to, by inni mogli żyć w wolnej i niepodległej ojczyźnie. Czcimy ich pamięć i w głębokiej zadumie chylimy czoła nad ich wielką, bezinteresowną ofiarą. Cześć ich pamięci! Cześć i chwała! Proszę teraz pana burmistrza Jacka Lelkę o zabranie głosu. Łatwo jest mówić o Polsce. Trudniej dla niej pracować. Jeszcze trudniej dla niej oddać życie, a najtrudniej dla niej cierpieć. Szanowni zebrani, mieszkańcy miasta i gminy Stary Sącz, te słowa anonimowego więźnia
gestapowskiego więzienia w warszawskich alejach Szucha bardzo dobitnie pokazują, że ojczyzna Polska jest wielką wartością. Jest wartością, dla której warto poświęcić życie. Jest wartością, dla której warto cierpieć, chociaż niezmiernie trudno. Ale wartością, dla której warto i trzeba pracować. Dziś, w 101. rocznicę odzyskania niepodległości, jesteśmy tutaj, na Starosądeckim Cmentarzu, żeby oddać hołd tym, którzy za ojczyznę oddali życie, ale również jesteśmy po to, aby z ich ofiary, z ich życia czerpać siłę do naszej codziennej pracy, pracy dla ojczyzny, pracy dla Polski. Każdy z nas ma swoje zadania, w zależności od stanu, zawodu, wieku, zdolności, możliwości. Ale niezwykle ważne, abyśmy wszyscy wspólnie we własnych sercach i własnym zaangażowaniem służyli temu naszemu wspólnemu dobru, temu, co nas niezwykle łączy, tej wartości, którą jest ojczyzna. Dwa dni temu w naszej bibliotece odbywała się prezentacja wydawnictwa poświęconego historii naszej Starosądeckiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Jeden szczegół ujęty w tym opracowaniu, zawarty w historii, bardzo mocno mnie ujął i właściwie o nim myślę. Od roku 1912 ochotnicy z naszej Straży Pożarnej zbierali pieniądze, bo marzyła im się nowa remiza. Co więcej, to miał być również ratusz w Starym Sączu. Była zbiórka publiczna. Ludzie zbierali się, dawali pieniądze, bo coś miało tutaj powstać. Ale gdy wybuchła wojna, podjęli decyzję, aby naprawdę pokaźną sumę pieniędzy, którą już udało się zebrać, przekazać na wsparcie Legionów Piłsudskiego. Przekazać te pieniądze w czasie tej galicyjskiej biedy, uciułane, wyzbierane od ludzi, którzy zbierali tutaj, żeby coś powstało, coś, czego będą dotykali, co będą widzieli, odwiedzali, postanowili te pieniądze przekazać na przecież projekt jeszcze wtedy zupełnie niepewny. Projekt, który nie wiedzieli, że zakończy się tak wspaniałym sukcesem, ale wierzyli, byli gotowi i tą ofiarę ponieśli nie wtedy, kiedy już było wiadomo, że się opłaca, tylko ponieśli wtedy, ofiarowali, gdy po prostu była wiara, serce i zaangażowanie. To była decyzja naszych przodków, mieszkańców miasta i gminy Stary Sącz, mieszkańców Starego Sącza. Ileż takich decyzji, ileż takich gestów, ofiar na przestrzeni tych lat dla naszej ojczyzny podejmowaliśmy. Wracamy więc do pytania, a my dzisiaj, co my możemy zrobić dla naszej ojczyzny, dla Polski? Na pewno to, że jesteśmy tutaj, jest świadectwem, że jesteśmy do tego gotowi i chcemy działać. Więc życzmy sobie, abyśmy mieli tą mądrość, rozwagę, serce, szczodrobliwość, zaangażowanie i gest, żeby dla naszej ojczyzny tego nie szczędzić. Niech Bóg błogosławi wolnej Polsce. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Proszę teraz delegację o składanie kwiatów pod pomnikami pamięci narodowej. Jako pierwsi złożą pamiątkową wiązankę przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu.
Proszę teraz kolejną delegację o złożenie wiązanek. W tym samym czasie proszę delegację Urzędu Miasta i Gminy o złożenie wiązanki pod pomnikiem Golgota Wschodu. Przedstawiciele Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Towarzystwo Miłośników Starego Sącza. Ochotnicza Straż Pożarna. Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych Gniazdo. Zarząd Miejsko-Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Chłopiec pracy w Starym Sączu. Fundacja Będzie Dobrze. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu. Zespół Szkół Ponadpodstawowych imieniem księdza profesora Józefa Tischnera.
szkoła podstawowa nr 1 imieniem księdza profesora Józefa Tischnera wraz z drużyną harcerską Sokoły. Szkoła podstawowa nr 2 imieniem Juliusza Słowackiego w Starym Sączu. Niepubliczna szkoła podstawowa w Starym Sączu. Szkoła podstawowa imieniem Świętej Kingi w Popowicach. Szkoła podstawowa imienia 1. Pułku Strzelców Podhalańskiej Armii Krajowej w Gaboniu. Zespół szkół imieniem kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy. Szkoła podstawowa imieniem Franciszka Świebockiego w Barcicach. Powiatowo Miejska Biblioteka Publiczna w Starym Sączu. Przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Starym Sączu. Czy są jeszcze delegacje, które wcześniej nie zgłosiły akcesu? Proszę bardzo.
Drodzy Państwo, na tym zakończymy tą część obchodów 101. rocznicy odzyskania niepodległości w Starym Sączu. Dziękuję bardzo księdzu Markowi Taborowi za poprowadzenie modlitwy za poległych. Dziękuję Orkiestrze Miejskiej Stary Sącz pod dyrekcją pana Georga Weissa oraz chórowi parafialnemu z parafii świętej Elżbiety pod kierownikiem pani Agaty Nispońskiej za przygotowanie oprawy muzycznej tej uroczystości. Dziękuję wszystkim pocztom sztandarowym za udział w dzisiejszej uroczystości. Dziękuję bardzo policji oraz zastępom Straży Pożarnej z gminy Stary Sącz za zabezpieczenie przemarszu. Dziękuję wszystkim drużynom harcerskim za udział w dzisiejszej uroczystości. Przedstawicielom Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z podpułkownikiem Arturem Germanem na czele. Przedstawicielom szkół, instytucji oraz partii politycznych z terenu Starego Sącza. Dziękuję również wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie logistyczne dzisiejszych uroczystości. Pracownikom Urzędu Miejskiego, Centrum Kultury imieniem Adesari oraz pracownikom NZGK w Starym Sączu. Gorąco dziękuję wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Starego Sącza za udział w dzisiejszych uroczystościach i równocześnie wszystkich serdecznie Państwa zapraszamy na godzinę 17 do Kina Soku na wspólne śpiewanie pieśni legionowych i niepodległościowych. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Poczty sztandarowe wyprowadzić. Baczność! Lewo! Lewo! Ano!